Miłosz Czepański, Miłosz, gratuluję dwóch pięknych i prawie takich samych bramek w dzisiejszym spotkaniu. Tak, dziękuję bardzo. Co prawda były podobne, dużo miejsca było pomiędzy liniami, strzelono prosto padłem. Koledzy mnie super obsłużyli i cieszę się, że padły dwie bramki, aczkolwiek bardziej mnie cieszą trzy punkty, ponieważ one nas przybliżają do awansu. Można powiedzieć, że dzisiaj byłeś takim troszeczkę jokerem, który wszedł na boisko i umocnił Raków w tym zwycięstwie. Na pewno fajne wejście, aczkolwiek uważam, że mieliśmy mecz pod pewną kontrolą, dlatego cieszę się, że strzeliłem po prostu te dwie bramki, ale tak jak już powtarzałem, że bardziej mnie cieszą trzy punkty. Ważne trzy punkty, bo dające nam już prawie awans do upragnionej ekstraklasy. Tak, także pełna mobilizacja na czwartkowe spotkanie w Bytowie. Zapraszam wszystkich kibiców na wyjazd i mam nadzieję, że będziemy razem świętować. Dla zespołu to też chyba ważne zwycięstwo pod kątem tego, że dwa ostatnie mecze nie wyszły tak, jakby się to planowali i ważne było dzisiaj to, aby zwyciężyć i umocnić się psychicznie w tej ścieżce pozytywnego myślenia. Tak, no na pewno szkoda tych poprzednich dwóch meczów, ponieważ byliśmy naprawdę dobrym zespołem i uważam, że wszystkie statystyki były na naszą korzyść, także szkoda tych dwóch meczów, co przegraliśmy, ale już nie rozpatrujemy i dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, a jutro już myślimy tylko o czwartkowym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.